Witam Was w kolejnym odcineczku. Jak widzieliście, zauważyliście już zmiany. No już mam ten mikrofon. Udało mi się. Tutaj Wam chcę pokazać potencjał podróży. Rozmawiamy z NPC Pino. A tu do kolegi zacząłem pisać. I tutaj... tutaj... jeszcze raz chyba trzeba fajnie napisać. Kazor Don. Jest. I tutaj, jak pamiętacie, no mam już tutaj te wagoniki wykupione. Jeszcze będę musiał kaskę zdepozytować. Tutaj udajemy się do depo. Ogólnie Wam chcę od razu pokazać ekspowisko z termitami. Jeszcze tam zbytnio nie byłem, ale jakoś damy radę dojść. Tutaj zdepozytujemy. Nie jestem pewien, ale ja osobiście wezmę 300 GP-czków na podróże. Tutaj na ten wagonik do Steamboata. Udajemy się na parowiec, na którym też płynęliśmy na Kormaja. Klim. Farminę. Jest. Tutaj jest NPC Onglów. Do niego piszemy. He. Mission. Projekt. Project. Tutaj dwie wersje są jakby opowieści. Mission. Tutaj ogólnie mamy na zadanie dotrzeć na stepy Zao, na których po prostu no będę szedł na to ekspowisko z termitami. Co mogę powiedzieć ciekawego, to ogólnie miejsce wraz z wykonywaniem misji New Frontiera się po prostu rozbudowywuje. Na razie wygląda jak wygląda. Tam możemy oddawać Tom of Knowledge, czyli tomy wiedzy, które po prostu no, są trochę warte. O, tutaj nawet ktoś podstawił. A, czy to jest w charakterze zajścia? Ogólnie tutaj możemy zejść, a czasami tutaj zejdziemy, jak ktoś nam podstawi. Tutaj ogólnie powinniśmy, zazwyczaj używa się czaru Levitate, ale jak widać trochę odludny serwer i po prostu no ludzie to jakby szanują. Tutaj jakiś pan wraca z ekspowiska, bo tu naprawdę ekspowiska dla dość sporych poziomów są. I tutaj zaraz nam zaliczy jedną z pierwszych misji. I tutaj jest to jakby po prostu no, droga na stepy Zao. I misja została zaliczona. Dobra, ja tu robię cięcie. Widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będę szukał termitów. Dziękuję za obejrzenie.